A my w studio wracamy do naszej rozmowy z Piotrem Muhammedem i zdaje się, że mamy telefon od naszego telewizora. Halo, halo? Halo. Kto się do nas dodzwonił? Halo? Cześć, cześć, Jolu. Cześć, Jolu. To znaczy, chciałam wyrazić swoje przekonywanie. Proszę cię bardzo. To znaczy, w wielu publikacjach naukowych i gdzieś w mediach, prawda, słyszałam, że człowiek właściwie powinien brać swoje wzorce z przyrody, obserwować ją, prowadzić je zwierząt, nie wiem, roślin, dlatego że one wiedzą, co jest im do istnienia, do bytu najbardziej potrzebne. Tak sobie myślę, że każdy człowiek ma na Ziemi swoje przypisane miejsce, tak. Tak, nie jestem absolutnie rasistką. Tak, ale na to przykład, co uważasz, że... jestem Polką, powinien sobie mieszkać w swoim kraju, bo do niego przynależy. Tu kolega, prawda, jest innej narodowości, więc wydaje mi się, że powinien też, on też ma swoje miejsce, prawda, na ziemi. Ale dlaczego tak jest? Jeżeli ty chciałabyś pojechać na przykład na spędzić swój rok szkolny w Stanach Zjednoczonych, to twoim zdaniem nie powinnaś mieć do tego prawo? Ale oczywiście, że tak. I dlaczego powinna mieć do tego prawo? Rzeczywiście. I jeżeli interesowałaby mnie tamta kultura, tamci ludzie, to po prostu zrobiłabym sobie, nie wiem, wycieczkę i po co tylko... No dobra, dobra. Sprawę. Zakładamy, że przyjeżdżasz do mojego kraju i ja tobie mówię, spierdalaj. To jak się wtedy czujesz? Troszkę... Ja myślę, poczekaj, spokojnie. Nie, chwileczkę, nie, bo mówisz bardzo delikatnie o bardzo konkretnym problemie. Przynależności do jakiegoś regionu. Mamy prawo żyć gdzie chcemy, jak chcemy, gdyż jesteśmy ludźmi wolnymi. I jeżeli ty masz zamiar jeździć na wakacje gdzieś tam, to możesz się spodziewać absolutnie reakcji osoby, która reaguje w ten sposób i mówi po prostu wracaj, bo tam twoje miejsce. Robi to, mówi, o ile mówi, bo może bić. Także bardzo blisko jest od tego, co mówisz, do tego, żeby kogoś uderzyć, żeby kogoś obrazić. I jeżeli tu nawiązujesz do zwierząt i do przyrody, to Bóg dał nam umysł i ten umysł jakby i kreatywność no, doprowadza do tego, że jesteśmy ludźmi wolnymi i mają prawo decydować o swoim miejscu na ziemi. Piotr zareagował tutaj bardzo gwałtownie, ale rzeczywiście zastanówmy się, to czy... To był przykład po prostu. Zgadzam się z tobą. Zastanówmy się, czy takie wytaczanie granic ludziom właśnie nie prowadzi odrobinę do tego, że potem obcokrajowcy w naszym kraju czują się niedobrze, a my uczynimy ich życie po prostu męką. Pamiętaj o tym też, że nie rodzisz się w swoim miejscu z własnego wyboru i być może to miejsce, gdzie się urodzisz, wcale ci nie będzie pasowało i dlatego, że uważasz, że masz takie przekonania, a nie inne, to czy to oznacza, że musisz cierpieć do końca życia w tym miejscu, które ci nie pasuje? No ja... Jolu, zastanów się nad tym naprawdę bardzo głęboko. W każdym razie dziękujemy bardzo za ten telefon. No właśnie, Piotrze, chciałem się spytać, wspomniałeś o Bogu. Ja chciałem się spytać, jaki wpływ ma Bóg, nasza wiara na to, na rasizm? Pomaga nam w zwalczeniu tego, bądź przeciwnie? Ja sądzę, że żyjemy, znaczy sądzę, żyjemy w kraju, gdzie co jakiś czas wita się Jana Pawła II z wszystkimi honorami. No wtedy wszyscy są chrześcijanami przepojonymi wiarą i miłością do Boga, do Chrystusa, do papieża, do bliźnich. Wszyscy się bardzo kochamy. A z drugiej strony dopuszczamy, że w tym kraju ludzie związani z Kościołem na najwyższych pozycjach wypowiadają zdania antysemickie, rasistowskie, że pozwalamy trwać sytuacjom, w których jakieś grupy prawicowe wbijają krzyże w pewnym miejscu, o którym wszyscy wiemy. A przecież i właśnie jest... te instytucje powinny się włączyć do walki z rasizmem, prawda? Ja uważam, że jeżeli jest to kraj katolicki, no to Kościół ma wpływ na masy ludzi, których jakby uczy pewnych kanonów wiary i w tych miejscach można uczyć kochaj innego. Kochaj go dlatego, że jest taki sam jak ty, że i toleruj. A jaka jest twoja recepta na zwalczanie rasizmu? Ja myślę, że rodzina, że wychowywanie ludzi, którzy mają wejść w życie, no właśnie, mówiąc im... Ty również masz dzieci. Powiedz mi, jak zareagowałbyś, gdyby spotkały się właśnie one z przejawami jakiejś nietolerancji? Czy umiałbyś im w ogóle coś powiedzieć, sobie w jakikolwiek sposób mogły im, nie wiem, pomóc? No? Zabrałbym ją w miejsce, gdzie przebywają osoby, gdzie przebywają inwalidzi, gdzie przebywają ludzie niepełnosprawni i powiedziałbym jej, Sara, jesteś piękna, oni są piękni również. Pokazałbym jej innych ludzi, powiedział o innym kolorze skóry, powiedziałbym, to są piękni ludzie, tak samo mądrzy jak ty. A może tak samo widzą, czują, tak samo kochają, tak samo się boją. I chyba to należałoby powtarzać. No. I chyba rzeczywiście to jest najważniejsze, żeby od samego początku już
przy wychowywaniu własnych dzieci. Od samego początku po prostu w rodzinie mówić o tym, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy tacy sami. Dziękuję Ci bardzo, Piotrze. Dziękuję.